My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow. Noble bark I steer, steady, steady course to the haven. Few many foemen, few many foemen, few many foemen. Tam tam pam 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 pam. A to kolejny materiał lub kolejna transmisja z gry God of War Ragnarok i gra na 100%. Muszę sobie wczytać, bo troszkę sobie tutaj dogrywałem te materiały na YouTube, bo trochę mi brakuje, bo tam gdzieś mi Twitch kurna zabrał transmisję, a my jesteśmy w Vattenheimie. Gdy będziesz gotowy, wróć do domu Sindiego. Nie jestem gotowy, to jest mega, słuchajcie, otwarta lokacja i jest tu tyle kurna roboty, że łocie panie. Ja sobie poza transmisją trochę poszukałem różnych znajdzie, różnych elementów, różnych kurcze questów takich i troszkę, słuchajcie, udało mi się znaleźć nie tylko w tej lokacji, nie tylko w Vanheimie, przepraszam, ale znalazłem zupełnie też nawet na Jeziorze 9 różnego rodzaju znajdźki, których nie odkryłem, ale to, słuchajcie, po kolei. Sylwunia! Cześć Sylwuniu, witam cię z powrotem. Sylwunia! Co tam, Sylwuś? Co tam, jak tam, Sylwunia? Pierwsza osoba na dzisiejszej transmisji, aczkolwiek była też Daria, ale Daria już pisała, jak ja jeszcze transmisji nie odpaliłem. Co tam, Sylwuś? Mam kawę, tu twoje zdrowie. Twoje zdrówko zrobiłem sobie, ale dzisiaj gramy do pierwszej, bo trzeba się przyszykować do wesela. Jutro ostatni dzień tak naprawdę. No jeszcze mam sobotę, ale kurczę, sobotę to mi się nie chce już łazić po sklepach. Także w miarę dobrze, no to się cieszę. Sylwuś, jak w miarę dobrze, to elegancko. To się cieszyć. Dobra, no i co? My jesteśmy, słuchajcie, tutaj w tym rejonie. I ja tutaj przeszukiwałem, szukałem tych, nie wiem, jeleni pół roku, szukałem polowania na smoki, a znalazłem... Tylko ja jeszcze pamiętam, gdzie to było. Znalazłem pewną ciekawą i podejrzaną rzecz. Tylko że ja sobie, słuchajcie, muszę teraz przypomnieć, gdzie to było. To gdzieś coś mnie zaatakowało. Tylko gdzie to było? Sobie poza transmisją po prostu wolę... O, właśnie. Poza transmisją, słuchajcie, wolę sobie poeksplorować i poznajdywać na własną rękę jakieś, kurcze, zagadki czy sekrety, niż, kurczę, gdzieś w poradnikach korzystać, nie? Dlatego to będzie tak na odwal się czasami robione, raz tu, raz tam będę, raz tu znajdę, już tu w tym różnych miejscach będę po prostu tak w cały świat wszystko robił, ale ważne, że nie będzie to miało jakiejś tam spójności, ale ważne, że będziemy powoli do przodu brnęli i zwiedzali sobie te mapy. I tu chyba coś było. Chyba, nie jestem pewny. Tak, tu było na pewno. No właśnie. Jest ranna! Zakończmy to! Tak, jak już dostałem, nie wiadomo od kogo. A, bo ta trucizna jest. Wow. Dobra, chciała mnie kopnąć, nie ma takiego bicia. Wow. Jezus. Dobra. Muszę wyjść z tej trucizny. Troszkę się wyleczymy. Dobra. I teraz zrobimy ten atak. Dobra. Spowolnienie. I teraz to. Dobra, może tak? Łach. Chyba uciekła.
Dobra, robimy teraz. Te wilki musimy wykończyć. A Jezus, jak mi gwizdnął w ten głupi cymbał. Oj, nie ma takiego bicia. Och, pierwszy, ale... Mogło to się źle skończyć. Już prawie. Dobra, ukończyłem go. Znaczy, wykończyłem go tą trucizną. Czego gorzej, że w ogóle nie mam życia i nie chcę za bardzo ryzykować. Dobra, on to spamuje teraz, ale na końcu będzie ten atak, którego będzie można później zblokować. O, właśnie. Dobra, znowu to samo. O, ta furia. Na końcu parowanko. Dobra, mamy to. Ech, pięknie. Ale ta łowczyni nam zwiała. Znowu nam ucieka. Może krew nas do niej zaprowadzi. Tak, wypatrujmy krwi. Właśnie sobie przez przypadek zwiedzałem i natrafiłem na nią. No i kurczę, nie słyszałem w ogóle co postaci mówią, bo miałem jakiś tam stream odpalony, sobie po cichu po prostu szukałem. I właśnie musimy iść za jej śladami krwi. Ja sobie jeszcze kawę trochę wypiję. Właśnie, musimy iść za jej śladami. Niepotrzebnie ten topór tutaj przywołałem. Kurczę, bo ta toksyna mi niestety zabrała życie. Bo nie mamy jakiejś aktywności. A w ogóle to też tutaj jakieś wypadłe tropy z tych przeciwników. Kość bestii, 3 sztuki. Żadnej aktywności chyba z nią nie mamy. Poza tym, że musimy... O, widzicie. Tu są w ogóle jakieś ślady smoka, ale chyba go ubiliśmy. Chyba. Ale ślady krwi tam nas prowadzą, widzicie? Jeszcze zobaczę, czy tutaj coś jest. Tam jest w ogóle skrzynia, ale chwilowo nie jestem w stanie się do niej dostać. To są kurcze chyba to pozostałości po tej włóczni naszej, nie? Dobra, no nic. Idziemy za śladami. Zobaczmy, gdzie one nas doprowadzą. Tutaj w ogóle możemy ten ślad sprawdzić. Zdaje się, że ślady prowadzą z powrotem do tamtej kryjówki. Może kiedy dotrzemy do jej leża, w końcu ją powstrzymamy. Szkoda. Czyżbyś ją podziwiał? Sterroryzowała tę ziemię, bracie. Ta dżungla to jej dom. Broniła go tak, jak umiała. Ale jeśli tylko śmierć pozwoli jej odzyskać godność, zabijemy ją. O, jakiś ty, Kratosiku, ostatnio litościwy. No ale no, to już taki wiek. Wiem to po sobie. Że znam to po sobie. Tu mam kolejny trop. Świeża krew. Tak, jesteśmy blisko. Okej. Okay. Coś tu mi znowu sapie. Nie, bo są te wilki jakieś z dupy. No mi nie, takich nie trawię. Słuchajcie, że to sobie w głowie nie myśli. Nie chce mi się tu iść. Ale no trzeba, dobra. Może sobie jakoś... O kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem na prawo. To jest to co mówiłem, że ta mechanika, kiedy nasz kompan informuje nas, z tej strony pada cios, to jest naprawdę przydatne. Od razu możemy zrobić unik wtedy, kiedy sygnał pada, no ale nawet nieważne w którym kierunku. Ale że zrobimy unik, to wtedy nam dużo pomaga. Jak w tym przypadku, ja totalnie nie wiem, kiedy jest wróg, nie? Kiedy on atakuje z tej strony i nagle pada sygnał od Atreusa. Uwaga, tak sprawę, ja zresztą nie patrzę z której strony, żeby unik zrobić. No i wtedy jakoś, kurczę, unikamy tego ataku z zapleców, czy z jakiejś tam strony, z której się nie spodziewamy. No i tutaj są kolejne ślady krwi. Czekajcie, przez chwilę tutaj mogłem sprawdzić. O, dobra, lukaj pan to. Więcej śladów. Sprawdźmy, dokąd prowadzą. Właśnie tu jest to, że ja tutaj kminiłem. Czy można z tej strony wejść, ale niestety musimy chyba udać się na łódkę. A to dlatego, że jak pójdziemy od tej strony. Słuchajcie, jak pójdziemy od tej strony, to. Nie, to chyba na górze było widać. To wam dla was zrobię tak, że ja poszedłem gdzieś eksplorować.
I tam widziałem na górze, to wam pokażę teraz, że tam jest ten ślad krwi. Michałku, siema Marku, siema Michaś. Michaś, co tam? Michałku, jak tam? Twoje zdrowie. Kawę sobie musiałem zrobić, bo dzisiaj może być ciężki stream. Mówię, zrobię sobie jakąś kawusię. I tak dzisiaj do pierwszej sobie pogram. Zwłaszcza, że jutro muszę trochę zakupów się trochę poogarniać, jutro na to cholerne wesele w sobotę. Jop, twoja mać. Michałku. O, właśnie o tych plamach krwi mówiłem. Musimy się dostać w pewne miejsce. Ale tak czy siak i tak musimy wrócić się na łódkę. Chyba, że czekajcie. Ja jeszcze jedną rzecz tu bym zobaczył, czy czegoś nie ma. Tak dla spokoju ducha. Dla spokoju ducha jeszcze bym to zobaczył. Co tam Michaś? Kurna, się pograło dzisiaj w DBD, co? Fajnie się dzisiaj grało. Kurczę, z najlepszymi przyjaciółmi to jest gra w dechę. Nie z jakimiś kurna lamusami. No. Co nie, Michałku? Temu kamień życia, ale... No. Też jestem Michaś, kurczaczki tego zdania. Właśnie to jest ta prośba dla tego ducha. Jestem gotowy na ucztę w przyszłym życiu. To jest sprawa do tego ducha, ale kurna. Nic z tobą nie mogę zrobić. Tu jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek, czy coś jest, czy coś pominąłem, ale chyba nie, bo będziemy musieli się rabanić poza w stronę tamtego mostu. To była walka z tymi smokami, nie? Znaczy smokami. No niby to jest smok, rodzina smoków. No nic, tu nie zrobimy. Dobra, wycofujemy się. A gdzie tu na mapie jest? No tutaj, patrzcie. Ciekawe. O, tutaj gdzie ta skrzynia była. No bo widzicie, bo tutaj mamy znowu ślad, nie? Przerzuciliśmy się chyba stąd, tutaj. Czy stąd, tutaj? Dobra, nieważne. Może tak trzeba było iść tą łodzią i tak. To świeże ślady. Chyba jesteśmy blisko. A no jesteśmy. No nawet wiem gdzie, domyślam się. Gdzie trzeba się tutaj na tą mówczynię zaczaić. Właśnie kiedyś, o tutaj jest cały pasek krwi. W ogóle, że ona tak po tych ścianach zapierdziela. To jestem w szoku. I kiedyś tutaj byłem, zwiedzałem się, dziwiłem, czemu to jest taki zamknięty obszar. A tutaj nigdy nie ma pustych obszarów. Takich bez... O, widzicie. Takich bez pomyślunku umieszczonych w tej grze. Jest nieposkromiona furia. O kurna. Dobra, ja to zawsze spierdzielę. Ale oberwałeś! Wszystko gra? Nie. Dobra. No tak średnio gra, ale spróbuję wytoczyć największe działa. Dobra. Dobra, dajcie, mogę użyć szału, trochę wyleczyć. Dobra, mamy to. No, walczyła zaciekle, trzeba przyznać. Szkoda, że musieliśmy. Zabij tropicielki. Wszystkie tutaj cele ukończone, brązowy, srebrny i złoty. Ją zabić. No i nowy wpis, nieposkromiona furia. Tropicielka, na którą trafiliśmy w dżungli w Vanheimie. Nie chciałem zabić wojowniczki jej pokroju, lecz nie można było zapomnieć o jej występkach przeciwko niewinnym w Vanheimie. Oddawała część Skoi. Jednak wygląda na to, że z biegiem czasu jej oddanie osłabło. Mogę jedynie liczyć, że zazna spoczynku w dżungli, którą tak bardzo chciała chronić.
Okej. I to mamy z głowy. Co tutaj ciekawego wypadło? Pamiątka schorowanego, tak? Wieczna zamarzina, unicestwienie i wir wodny ładują się szybciej podczas atakowania wroga będącego pod wpływem nełkanych efektów. Mi się monitor zaraz wyłączy. Dla wojownika, którego oręż lwie się, by wykorzystywać przewagę w zwarciu z niedomagającym wrogiem. Okej. Okay. O Jezu, ja mam 10 tysięcy w ogóle punktów doświadczenia. Skąd to tu się wzięło? Dobra, zaraz pomyślimy, na co to wydać. Klejona skóra, plus 10. Tu mamy jeszcze emblemat łowcy, zasoby, amulet noszony niegdyś przez tych. Błogosławiona skoi, które słowo można. Nie zdążyłem przeczytać. Kurczę, to teraz za szybko mijają te tutaj podpowiedzi czasami na tym ekranie. Czemu nie dali? W ogóle Santa Monica nie dało tego, żeby z przyciskiem można było zrezygnować z tych opisów, to jeszcze do tego nie rozumiem. Trochę ułatwiło. Oczyszczony kryształ, plus 15. No i życie typowo. 10 tysięcy. Ja się tak zastanawiam. No włócznia tam włócznią. A te we włóczni to pewnie też mamy zabicia przeciwników w określonych tam ilościach. Ta. Średnio mi pasuje ta włócznia, nie będę ukrywał. Tutaj mamy u Atreusa wszystko. Tylko u Atreusa by można było te przywołania runiczne, nie? Że i tak to wszystko ma na maksa. To nic z tego już nie zrobimy. Kurczę, mamy ten... Właśnie tak, mamy ten spartański szał. Można by było ten gniew, tak? Że wciśnij L3, R3, albo użyć nieco spartańskiego szału i zaatakować pójskiego wroga. Aktualnie dzierżoną bronią. Zadając mu znaczące obrażenia, nakładając na niego dodatkowe efekty bronią. Zabicie wroga odnawia odrobinę zdrowia. Ulepszenie zwiększa ilość zadawanych obrażeń. Myślę nad tym albo nad włócznią, żeby pójść do przodu trochę. Choć chyba weźmiemy tym razem włócznię, bo tamte włócznie trzeba te prace wykonywać. A tutaj to jest tylko taka pomocnicza opcja, nie z tymi szałami tutaj. Idę grać jak coś dobrze, Sylwuniu, nie ma problemu. Miłej gry również życzę. Razem z Michasiem tu ci życzymy, żebyś się dobrze bawiła. Graj sobie, Sylwuniu, graj. No i tak zrobimy, słuchajcie, weźmy sobie umiejętności. No i dobra, jedziemy tutaj z koksem. Każda włócznia zdetonowana w rogu na chwilę go osłabia, zmniejsza jego odporność na wytrącenie z równowagi. Siła tego efektu zwiększa się wraz z liczbą zdetonowanych włóczni. Okej. Okay. Zwiększa maksymalną liczbę włóczni, drapnin przygotowanych do detonacji do 7. Wezwanie Draupnira aktywuje dodatkową detonację każdej włóczni wbitej w wroga. Kurde, to już te umiejętności trochę są drogie. To nie ma fajniejszych kombosów jeszcze? Wbij włóczni we wroga atakując pchnięciem hoplity. Wbite włócznie można detonować za pomocą... Okej. Okay. To fajnie brzmi. I włócznie. Podczas biegu wciśnij R2, by wykonać potężne uderzenie z nad głowy. Ten może przełamać blok wroga. A następnie poprawić uderzenia od dołu, którym... Ty, a ja a propos, kurna, bo ja miałem jeszcze chyba ataki runiczne pod włócznie, co? Nieulepszone. Nie, no maksa. No to zajebiście. Myślałem, że tu nie mam. No dobra, to słuchajcie, wracamy, bo ja nie wiedziałem, że mamy... Podczas korzystania z siły wichru można przytrzymać R2, by przyciągnąć pobliskich wrogów. Aha. Dobra, możemy to. Wykonując unik, wychyl do przodu i naciśnij, aby wykonać uderzenie tępym końcem włóczni. Jeżeli uderzenie trafi wroga, postać automatycznie wykona dodatkowe szybkie uderzenie od góry. No dobra, też fajne. No i to podczas biegów ciśnienie R2, aby wykonać potężne uderzenie z nad głowy, które można przełamać blok wroga, a następnie poprawić uderzeniem od dołu, które może wyrzucić powietrze słabszych przeciwników. No
Dobra, fajnie. O, pan Mikołaj. Panie Michi, co tam słychać w wielkim świecie? Witam serdecznie. Witam i o zdrowie pytam. Co tam, jak tam, panie kolega? O, kurna, był lepszy. Się ulepszy tą włócznię, to nawet. Nie jest oczywiście moja ulubiona broń, ale... Zawsze coś. Dobra, słuchajcie, z kolejnych rzeczy, które odkryłem, musimy się drepnąć w miejscach, gdzie można zmienić porę. Czyli tutaj, do niebiańskiego ołtarzu. Musimy zmienić porę na dzień. I znowu to nam umożliwi dostanie się w miejsce, gdzie nie było dostępne w czasie nocy. Też to odkryłem poza transmisją, jak sobie eksplorowałem. No bo fakt, na poprzedniej transmisji ten cały Vanheim mnie trochę tutaj trochę mnie zagiął, może tak, o, choć tak nie jest to słowo. I nie mogłem wielu rzeczy znaleźć, mimo wszystko, takich oczywistych, i postanowiłem sobie poza transmisją trochę pozwiedzać, oczywiście to nie tu. My chyba wcześniej byliśmy, niepotrzebnie tą łódką przetransportowałem. No i trochę rzeczy podkrywałem, oczywiście robiłem to na głucho, bo gdzieś tam jakaś transmisja leciała na drugim ekranie, nie? Sobie zwiedzałem, nic nie słyszałem, co sobie postacie tam rozmawiały pomiędzy sobą, ale po pewnych znajdziek udało mi się odkryć. Mimo wszystko. Hit. Od jutra idę do pracy. Idziesz do pracy? Zajebiście, kurczę. Gdzie, jaką puchę znalazłeś? Kurde, elegancko, gratuluję. Jeżeli możesz się pochwalić, oczywiście. Nie, no to super. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z tej pracy. Panie Mikołaju. Nie, no elegancko, super. Bardzo dobra wiadomość. Słuchaj, bardzo dobra wiadomość. Dobra, tutaj jeszcze możemy skorzystać i zmienić porę. No. Słuchajcie, tam gdzie się ten most pojawił, tam musimy się udać. Tak teraz zrobimy. Widzicie, że się nagle znak zapytania pojawił? Tam się będziemy udawać, w tamtym kierunku. Ja to było Mańka, chyba tam gdzieś. Aczkolwiek nie obiecuję. Skoro woda płynie, to może dotrzemy do innych partii krateru. Tak, dotrzemy. Chyba źle skręciłem. Muszę się wycofać. Tak, pierwszy dzień na 8 godzin. O, kurczę, powiem ci szczerze, że to nie mało. Nie, czasami na przyłączenie, czy nawet na pierwszy dzień, no to tam... 3 godziny umie tak czasami, Boże, na pewno 2 godziny przychodziłeś, żeby tam ogarnąć kasę. Później tam na 5, później dopiero już takie pełne 8, nie? No to już takie na głębokie wody 8 godzin. Jakieś szkolenie, inne pierdoły, aha, rozumiem. No, ale powiem ci szczerze, że może być dużo tego, że na 8 godzin ci od razu. Nie tak jak na 2, czy tam na 4, jak u mnie bywało, u mnie w firmie, nie? Na 8 rano, ale na ile godzin? Wcześniej się pytałem. Czy nie wiesz? Dobra, i to jest tu. To jest tu, dobra. No ja pamiętam, że jak tutaj doszedłem, to później już czytałem sobie grę, żeby sobie już samemu nie spoilerować. Tutaj na mnie czeka. Ale wiem, że tu jest gdzieś w tym miejscu. Gdzie tu była taka ściana, a teraz możemy rozwalić przy pomocy... ostrzy chaosu tą barierę. Jeszcze tutaj rozejrzę, ale nic tutaj nie widzę. Dobra, tam są w ogóle jeszcze skrzynie. Może ja tam od drugiej strony nie widziałem, jak się dostać. Może teraz się uda. Dobra, najpierw rozwalamy tą barierę. No właśnie, tam się trzeba przedrzeć. Co tu jest? Tego śmierdzącego truchła. No, czy może nie śmierdzącego, ale truchła. Na tym terenie jeleń pół roku, tak to się zwie. Jeżeli mnie oczy nie mylą, chyba spotkaliśmy jelenia lata. Zrobiło się gorąco, czy to ja tak rozgrzewam atmosferę? Nie, to ty, jelonku. Możemy już wracać? No, jasne. Jest tak gorąco, że normalnie
Ja się roztopię, panie wiewiór. To już wszystkie. Gratuluję. Ocaliłeś 9 światów przed zarośnięciem na śmierć. Mnie też uratowałeś zadek, choć to wszystko była wina skryźliwka. To nie był nasz cel. Liczy się efekt. Liczy się efekt. Czyste serce odblokowane osiągnięcie. Jednak wszystkie. Myślałem, że gdzieś mi jeden umknął. Jednak się okazało, że to wszystkie. Ciekawe, czy musimy do tego zgryźliwka, czy jak on się tam nazywa, pójść, żeby odlać ten quest? Czy po prostu już się zaliczyło? Dywalin. Faith określiła Dywalina jelenia lata mianem uśpionego. Przytomek ten nawiązywał do tej części lata, w której wiatr są najspokojniejsze, przepraszam. Część lata, w której wiatry są najspokojniejsze. Imiona nadane jeleniom przez krasnoludy skłoniły Faith do refleksji. Czy istoty te nie wywodzą się od pierwotnych krasnoludów, które ucieleśniły wiatr? Odkąd poznałem Fefnira i jego braci, myślę, tak nie wydaje mi się już całkiem. Myśl ta nie wydaje mi się już całkiem abstrakcyjna. I załatwione. W wolnej chwili moglibyśmy też odwiedzić Ratatoska. To zrobimy, bo i tak musimy się cofnąć na 9 światów. Na jezioro 9 światów. Bo tam jest kilka rzeczy, które nie zebrałem. Ale to o dziwo. Wszystkie jelenie. Kurczę, myślałem, mi się wydawało, że to jest przedostatni jeleń. Czekajcie, zobaczę to trochę, co to jest. Zwróć jelenie pół roku. Całkowicie postęp zdobycia trofeum. Czyste serce. Okej. Więc to tu prowadziły te ślady. No tu, to będzie rozpierdowa ze smokiem. Podejrzewam, bo tutaj na mapie mamy, słuchajcie. Jak wejdziemy sobie ogólny spis, tutaj sekretów znajdzie, kto jest o polowanie na smoki. I gdzieś wiedzą o świecie i legendarne skrzynie. Gdzie to chujostwo pochowali? Tak zniszczenia. Tu smok. Tutejsza zwierzyna jest dość drobna. Ten smok musiał bez przerwy jeść, by tu przetrwać. Okej. Zabrzmiało złowrożebnie. Droga nie. Przysługi. Szlak zniszczenia. Po tytule to łuciary. Podążać za śladami. Szlak zniszczenia zdobią ogromne, szponiaste ślady. Musimy odnaleźć tę bestię, zanim wyrządzi jeszcze większe szkody. Nie dosłyszałeś, ile trwają takie szkolenia? Tak z ciekawości chciałem. Tylko to chciałem zapytać. Tak to nie będę wnikał. Przecież to jest arena walki ze smokiem. Nie, że będziemy gdzieś truptać, czy nie. Chyba będziemy schodzić jednak. To ci nowina. Myślałem, że jednak tutaj się ten finał odbędzie. Znaczy finał, nie finał. Ta przysługa. No to ci coś nowego. Tej, tu jeszcze coś jest. Płonące niebiosa. Zapadliska, płonące niebiosa. Dobra, później się tym zajmiemy. Tutaj mi się rzuciło na mapę, jak sprawdzałem. Czekajcie, z tej strony to ma zaskoczyć. Tutaj, dobra. A, to jakaś klatka? Na to wygląda. Szlak zniszczenia z wap smoka? Serio? No to coś być nietypowe. A czekaj. A inaczej zrobimy. Nie, trzeba inaczej. Dobra, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może tak. Tutaj tak opada. O, tu mam w ogóle. A to rozwalę już może ostrzami. Świetnie. Czas na kolejną wyprawę nad staw oczyszczenia. Może na razie tego nie będziemy robić.
O, mamy. A to fragment kryształu. Większość odłamków kryształu, jaki można znaleźć w kraterze, w obecnym stanie jest bezwartościowy. O, tu mamy jeszcze jakieś napisy. Miasto pełne możliwości. Nowe odczytane runy. Miasto pełne możliwości. Być może to owoc frustracji wywołanej stanem Vanheimu. Autor tych słów uznał, że to miejsce wolne od wzroków Enheirierów, czyli parobów Odyna, dla jego dobra oby tak było. 2,5 PlayStation 5 z grą i słuchawkami. 2,5? To i tak nie jest źle. To i tak, słuchaj, nie jest źle. Dobra, tutaj mamy skrzynię. Mamy klejnot Yggdrasilu, fragment zniszczonego amuletu, umożliwia umieszczenie dodatkowych zaklęć w amulecie. Okej, i tutaj możemy otworzyć. Kurczę, mam dziwne wrażenie, że to i tak jest, kurczę, za... Czekajcie, jakbyśmy przeładzili topór. Chyba nie tak to, nie o to chodziło. Chyba żebym spierdzielił. Dobra. Później się tym zajmiemy. No, chciałbym nie jechać. Co roku jestem na tym gównie. Ile już raz byłeś? Domyślam się, czy to przerąbany. Ej, no serio, tanio, nie? Ja prawie 4 kafle wyłożyłem. Serio, to jest tanio. To nie są duże pieniądze. Kurde, ja tu spierdoliłem coś. Ja pierdolę, no ja z tego nie ogarnę. Chyba, że będzie jakaś opcja, żeby tam wrócić na górę. Tu jeszcze te gówniane psy, jeszcze mi tego brakowało. W dupie go mam. Ło Jezus! Dobra. Co mi z tego, że on wybuchnie? On mnie wyskoczył tą sprawą. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale na szczęście w miarę. Aż tak przypadkowo użyłem łuku. I teraz tak, na prawo. Droga jest na prawo, jest na lewo. Tu mamy strzępy bestii plus 18 sztuk. No dobra, to może najpierw na prawo. Choć kurczę, to wygląda. Nie, dobra, no rozmyśliłem się. Tam jakieś kości są cholerne, jakieś wiegi gigantyczne. Godzilla tam chodziła, ja mogę tu iść. Dobra, teraz w ogóle nawet nie. Nic nie naciskajmy. Niech przyjdą te gnojki. Chodź tu, psiurze. Dawaj. Patrzcie, i teraz to. Dupie mam ten atak. Chodź pan. Ła, no kurna. No. Super. Teraz mi o tym mówisz? Jezus, kochany, nie wiem. Nie, jednego trzeba wykończyć, bo w dwójkę mnie tutaj irytują strasznie ci przeciwnicy. Dario, i znowu ciul wyszedł z mojego położenia. Położenia się spać o 20. No, Dario, uciekaj spać. Jest 23, się nie wyśpisz. Wiesz, plus jest taki, że już ostatni dzień, nie? Niestety, no kurczę, przydałoby się, żeby kolejny weekend, żeby tak już mieć ciągłość tej pracy, nie? Choć na ranki od poniedziałku do piątku wstawanie też jest przerąbane. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Kurczę, późna godzina. Ja słuchaj, też, znaczy słuchajcie, i słuchaj Dario, ja też dzisiaj będę góra do pierwszej grał, bo mam tyle jutro do ogarnięcia tych spraw. Tu garniaka trzeba kupić, tu wszystko. Tu jedź, tam jedź, tu sobie załatwiaj. Jeszcze mam kilka spraw z samochodem jeszcze do ogarnięcia. Także też jutro. Jutro też może 3 godziny sobie postreamuję i dzisiaj też 3 godzinki też będę kończył. Żeby zbytnio się przed tym weselem nie przemęczać. Nie zarwać nocy, bo mnie czeka ciężki weekend. I w poniedziałek oczywiście na rano pokochać moją kierowniczkę, kurna. Chyba jednego trzeba wykończyć, nie?
Dobra, i tego jednego przywołać. O, paczek przyszedł. Pa, 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 pa. Uruchom pułapkę, żeby mogła zwabić smoka. Widzicie to? Ej, i wiecie to, ogarnijcie, nie? Teraz, i teraz ten kurcze synalkowaty kretyn oświadomił mi, że hej, tu pieska, weź tu tego przeciwnika, żeby smoka zwabić, nie? Ja myślałem, że już teraz ja mam, tutaj ma smok przylecieć do tej pułapki, a nie, że jakiś kurcze wilczek. A idź pan. Idę spać, dobranoc, no. Dobranoc, Mikołaj, trzymaj się. Miłej nocy. I miłej pracy też jutro, żeby nie było. Daj pan zdjęcia z garnituru. Kup DBD. No coś tam wyślę. Dejlan. Co, jak coś tam pomyślimy. Coś tam pomyślimy. Ej, co? Nie mówisz o... Myślałem, że to spierdoli, nie? Udało się. Wracajmy do smoczego leża. Zabij żużlowy róg. Żużlowy? Super. Tutaj tam był gdzieś jakiś skrót, nie? Odkryty. Żebym ja się tutaj na wilki też nie napatoczył, bo one też lubią mnie atakować. Żebym się ja na te wilki nie napatoczył. One są tutaj, dobra. Tu my teraz musimy jeszcze drugą, dłuższą drogę zrobić. Jeszcze raz, ale przynajmniej mamy smoka już ogarniętego. Tam gdzieś była lina, chyba tam gdzie było zatrucie. Tutaj na lewo. Chyba tutaj. Odpaliłem sobie skrót, będzie o tyle lepiej. Słuchajcie. I teraz tak. To było tu? Nie, to było tu. Dobra, przywołanie. No, że ta zagadka to mi załamała serię. To była taka prosta, żebym cały czas kminił. Jak mam zrobić, żeby ten smok przeleciał? To trzeba było zwierzaka. Boże, kochany. Się człowiek cofa w rozwoju, to nie jest już dobrze. Dobra, gdzie jest ten Smokisław? A, bo tutaj trzeba przejść. Dobrze, chociaż życie mam na maksa. Tak, myślę, co by się tutaj przydało. Czy to by była furia najlepsza na niego? Czy nie? O Jezus, co to jest? Nie no, matka Godzilli znowu. A może deserek? Nie. Sam jesteś deserek. Dobra, co to jest? Dobra, może ostrzami. Żużlowy róg. Dobra. Dobra, daj. Dobra, walczy chyba tak samo jak inne smoki. Tego rodzaju. Dobra, coś się ściął? Nie, nie byłoby tak łatwo. Dobra, dawaj. Dobra, dawaj. Ała! Tego ataku się nie znałem. Dobra. Obrzewi atak, bo nie jest za bardzo podatny na ataki lodowe. No może tak? A lód mu za bardzo nic nie robi. No zawsze można wykorzystać te ataki runiczne. Dobra. Dupę mnie pocałuje. Dobra. Lecz się. Dobra. Dobra, no spokojnie. Ajej. Za bardzo się połaszczyłem, no to dodatkowy atak.
Dobra. Wow. Dwa razy? Czekaj! Trzy! A Jezus! Dobra! Zatem musimy użyć szału. W ogóle kamera poszalała. Trzeba się wyleczyć, bo nie trochę zadał krytycznych obrażeń. Dobra. Dobra. Mamy to. Przynajmniej zdążył się najeść, no nie? Tym samym szlak zniszczenia został ukończony. No i żużlowy róg. Smog lądowy, którego wyśledziliśmy w dżungli w Vanheimie, ten okaz lubił zakopywać się pod ziemią i masakrować ofiary swoimi zębami. Freya mówi, że te stworzenia nie pochodzą z tego świata, teraz jest ich o jedną mniej. Tym samym, słuchajcie, mamy już tą część mapy zrobioną na 100%. Wszystko zebrane. No to elegancko. Teraz mnie interesuje, tutaj się dostanie, bo mnie interesuje to płonące niebiosa. Ciekawy jestem, o co tu kaman. Smoczy szpon, plus 1 zdobyliśmy. Nie wiem, co to jest. Oczyszczony kryształ, plus 15. Smoczy kieł, plus 2. Smoczy kieł to jest ulepszenie chyba tej zbroi, co mamy w tym momencie. Zwiększona esencja regeneracji. Nie mogę użyć, bo tu jest 170 witalności jest potrzebne. Nie ma opszyn. Bardziej skroplona esencja siły żywiołów, zapewniająca jeszcze większą regenerację użytkownika. Okej. Okay. Te doświadczenia tutaj nam ładnie wpadły. Za tą walkę można by było już dalej rozwijać, słuchajcie, tą naszą włócznię. Co tutaj mamy? Ładując się pełną siłę wichur przed... Nie, to może nie. Wykorzystując unik, wychyl gałkę do tyłu i wyciśnij R1, by strzelić przed siebie pod muchem. Wirus zdolnym powali wrogów na ziemię. Wystanie żywiołu zapewnia dodatkową premię do odporności na dany żywioł. Okej. Okay. Wystanie żywiołów. Przytrzymaj R2, by wystać energię żywiołów wroga włócznią. Ciekawe. No dobra. 3000 kosztuje całkiem drogo. Całkiem drogo. Wezwanie Draupnira aktywuje dodatkową detonację każdej włóczni wbitej we wroga. Też 3000. Ładując tę pełną siłę wichru przed puszczeniem R2, znacznie zwiększy moc przedmiotu i wyrzuca wrogów w powietrze. Dobra, to sobie odblokujemy. Czemu by nie? No i całe punkty szlak trafił. Dobra, słuchajcie, stąd możemy się na spokojnie ewakuować. Może lepiej z tej strony, czy... No, bo już niestety nie jestem w stanie tutaj się wrócić na dół, bo tak to by było szybciej. Dobra. Okej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry God of War Ragnarok. Bardzo wam dziękuję za obecność na tym materiale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Dziękuję za każdą waszą aktywność. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!